para stychów z rekordową ilością zarzutów, jeżeli chodzi o oszustwa. Za pośrednictwem internetu oferowali udzielanie pożyczki. Odebrano im również 20 zwierząt, które żyły w fatalnych warunkach. Paweł Jędrusik. Podejrzani to 26-letnia kobieta i jej rok starszy partner. Oboje oszukiwali w internecie. Według wstępnych szacunków mogli zyskać około 9 tysięcy złotych. Działanie polegało na tym, że na portalu społecznościowym wystawiali ogłoszenie dotyczące możliwości udzielenia pożyczki od osoby prywatnej. Następnie osoby zainteresowane kontaktowały się z tymi oszustami i przelewały na ich konta pieniądze. To były różne kwoty. Mniej więcej wahały się od 10 do 300 zł i to były pieniądze przelewane na poczet zawarcia umowy. Wtedy kontakt się urywał. Gdy policjanci namierzyli parę oszustów, w ich mieszkaniu zastali mnóstwo zwierząt, które nie miały odpowiednich warunków do życia. To aż 17 kotów, 2 świnki morskie i królik. Zwierzęta nie miały jedzenia. Zwierzęta znajdowały się w niedużym mieszkaniu, była to kawalerka w bloku. W mieszkaniu był bardzo intensywny zapach odchodów zwierząt. Prawie 20 sztuk zwierząt na takim małym metrażu. Zwierzęta były nieszczepione, nieodrobaczane bez jakiejkolwiek opieki weterynaryjnej. Koty wykazywały szereg zaburzeń behawioralnych i były wychudzone. Zwierzęta niekontrolowanie się rozmnażały. Jednego z kotów niestety nie udało się uratować. Kobieta i mężczyzna usłyszeli już zarzuty, został przeciwko nim skierowany akt oskarżenia. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.